było jeszcze dosłownie pół metra w tą stronę i byłoby idealnie. Okay. O, i tak jest super. Okej. Zaczynamy. Tak jest. Zaczynamy. Mańczyk. Koledzy. Sekundka. Teraz możemy. Akcja. Szanowni Państwo, jesteśmy przed Urzędem Gminy w Radymnie. Jesteśmy gośćmi Pana Wójta, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ja przede wszystkim chciałem podziękować Panu Wójtowi za to, że mimo nacisków, mimo gróźb karalnych, które były kierowane w jego stronę w stosunku do jego rodziny, nie ugiął się i podtrzymał legalność protestu przewoźników. To jest wielka sprawa, jest to wzór dla innych wójtów, dla innych burmistrzów, że po prostu można zachowywać się jak trzeba. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja chcę Państwu tylko przypomnieć, że z tego, co mówili przewoźnicy, zresztą mówiłem o tym z trybuny sejmowej, proszę Państwa, takie groźby karalne były kierowane zarówno w Dorohusku, tak samo w początkowym okresie protestu w Korczowej, mówili mi przewoźnicy, że także w stosunku do nich były groźby karalne. I proszę Państwa, też przewoźnicy, pierwsza próba protestu na Słowacji, też były te groźby karalne, gdzie po kilku godzinach przewoźnicy słowaccy zeszli, ponieważ do ich rodzin trafiały osoby, które z tego, co mówili właśnie przewoźnicy z przekazu od Słowaków, nawet grozili bronią rodziną, że po prostu będą bardzo daleko idące konsekwencje, jeżeli nie zaprzestaną blokowania granicy. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, nie może być tak, że w przestrzeni publicznej Polski ktokolwiek, zwłaszcza urzędnik, zwłaszcza osoba, która pełni funkcje publiczne, jest przez kogokolwiek szantażowana, czy też próby szantażu jego rodziny. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za to, że ma prawdziwy kręgosłup. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wójt niezłomny, pan Bogdan Szylar, wójt gminy Radymno. Bardzo dziękujemy i prosimy o jeszcze. Panie wójcie, proszę parę słów. Ja też ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować posłom Konfederacji za zainteresowanie się problemem przewoźników, jak i rolników, ze względu na to, że gmina Radymno jest gminą rolniczą i na terenie gminy Radymno również działają firmy transportowe. Oni też są przewoźnikami, którzy zarabiają na utrzymanie swoich rodzin i nie tylko, bo płacą podatki, z tego wszystkiego my żyjemy. Także na Korczowie protest w dalszym ciągu trwa, nie został, mimo tego, że zostałem w różny sposób tam straszony i przymuszany do rozwiązania tego protestu, ale protest trwa. Mam nadzieję, że posłowie będą tutaj w dalszym ciągu razem ze mną współpracować i rozwiążemy ten problem jak najszybciej tylko da radę. Bardzo dziękujemy, panie wójcie. Jeszcze raz poseł tego okręgu, profesor Andrzej Zapałowski. Dziękuję. Tu jest Polska. Czy są pytania? Panie pośle, jak pan generalnie ocenia, powiedzmy, postawę pana wójta właśnie? Jestem gościem w Radymnie po raz już drugi. Po drodze byliśmy w kontakcie telefonicznym i jak państwo wiecie, nie we wszystkich gminach, w których protestują przewoźnicy, rolnicy, możemy liczyć na taką stałość i niezłomność władzy samorządowej. Na szczęście w Radymnie pan Bogdan Szylar daje najlepszy wzór. Ja za to bardzo dziękuję, a pan profesor Andrzej Zapałowski jako poseł tego okręgu w szczególny sposób stara się zadbać o bezpieczeństwo pana wójta, bo nie ma żartów w tych sprawach. Jak o tym sam wspomniał, na Słowacji mieliśmy już najścia, już nie tylko pogróżki, nie tylko anonimy, nie tylko hejt internetowy,
ale po prostu groźby karalne całkiem bezpośrednie w kontakcie fizycznym. I nie ma żartów, potrzebne są działania profesjonalne policji, służb i zwłaszcza w przypadku osoby publicznej, jaką jest pan wójt, mowa jest nie tylko o groźbach karalnych wobec niego osobiście, ale też jest mowa o przestępczych naciskach na osobę urzędową. I temu posłowie w sposób bezpośredni nie mogą zaradzić, ale mogą na szczęście. Mogą na szczęście, tak jak czyni to pan profesor Andrzej Zapałowski, zwracać uwagę odpowiedzialnych służb. I tu w Radymnie myślę, że sytuacja jest pod kontrolą, że pan wójt nie działa w próżni, nie jest osamotniony i oby tak było wszędzie indziej. A do wszystkich, którzy stykają się w tych dniach, które nam się niestety przeciągają w miarę jak ten protest się przedłuża, nie z polskiej winy. Do wszystkich, którzy stykają się z takimi pogróżkami, którzy nie czują się bezpiecznie, apel, by nie zostawiali tego tylko do wiadomości swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych, ale by zgłaszali się właśnie do policji, prokuratury, do posłów, jeśli będzie taka wola i potrzeba, dlatego że nie powinniśmy czekać, aż wydarzy się nieszczęście, powinniśmy temu zapobiegać. A chwała Bogu, na razie jeszcze mamy państwo polskie, to państwo przynajmniej tu na Podkarpaciu ma jeszcze swoje służby i policję i chociaż oczywiście obserwujemy różne niedostatki, ale trzeba dać tym służbom policji, Straży Granicznej, wojsku działać. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy mediom regionalnym za to, że śledzą te sprawy. Pana wójta jeszcze jedną rzecz. Panie wójcie, czy pan, jeśli chodzi o radnych, czy radni także wspierają pana w tych działaniach, sołtysi? Jak tutaj sytuacja wygląda? Jakby pan więcej mógł na ten temat powiedzieć, jak lokalna ludność po prostu? W chwili obecnej, jeżeli chodzi o protest, wspierają go nie tylko radni gminy Radymno, zarówno sołtysi, jak i mieszkańcy. Nikt z mieszkańców nie powiedział złego słowa na etapie tego protestu, że coś jest tutaj źle robione. Każdy wspiera i jeszcze co to pomaga w różny sposób, żeby jak najszybciej rozwiązać ten konflikt, który no niestety od miesiąca czasu już trwa i tak jak już powiedziałem wcześniej, nikt nie chce tą sprawą przewoźników czy rolników się zająć, oprócz naszych tutaj posłów. Czyli rozumiem, panie wójcie, że żaden inny poseł ziemi podkarpackiej nie zainteresował się tym problemem, nie wsparł pana w pana działaniach poza posłami Konfederacji, tak? Tak jest, dokładnie. Przyjechał jako jedyny i pierwszy pan poseł Braun. No w tej chwili już mamy naszego posła Zapałowskiego, który wspiera mnie i w różny sposób daje moc i siłę do dalszego działania. Dziękuję. Czyli tylko posłowie Konfederacji pan jakby ma wsparcie, natomiast... Dużymi literami okay. Był. Tak, dziękuję bardzo. Tylko. Dziękujemy bardzo. Do następnego razu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panie Dziękuję. Wójcie.